Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście to jest nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni, że jestem w Poznaniu. Zająć Zygód, dzisiaj Poznań. Zaraz będzie Częstochowa, Radomsko, Kraków, Kielce, jak całą Polskę i za granicę przez miesiąc co najmniej. A co dalej, to zobaczymy. Dlaczego? Dlatego, że wraca pamięć o żołnierzach wyklętych. Ludzie chcą się dowiedzieć tego, czego mieliśmy nie wiedzieć. Chcemy dotrzeć do tego, czego miało nie być. W 1948 roku Wiesław Chrzanowski, przesłuchiwany w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, później skazany na karę wieloletniego więzienia, którą odsiedział w okresie stalinowskim, był w rękach majora Wiktora Herrera, naczelnika Wydziału Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I zadał mu pytanie: dlaczego nas męczycie? Dlaczego nas dręczycie? Chcecie nas zabić? Zabijcie. Ale po co ta cała reszta? Po co ta propaganda? I po co te tortury? Major Herrera mu odpowiedział: naszym zadaniem jest nie tylko unicestwić was fizycznie, bo to zrobimy, z tym nie ma problemu. Naszym celem jest także to, żeby zachwycić was moralnie w oczach społeczeństwa, żebyście dla nich na zawsze przepadli, przeklęci, byli bandytami, a nie normalnymi ludźmi. I pół wieku komuna pracowała na to, żeby o największych polskich bohaterach, o żołnierzach niepodległości, o tych, którzy kontynuowali polskie państwo podziemne, mówić bandy reakcyjnego podziemia. Niemcy mówili polnisze bandyty, komuniści mówili reakcyjne bandy. Niczym się to nie różniło. Tak samo ci ludzie byli traktowani, tak samo byli mordowani. I to nie jest tylko tak, że po 1989 roku wróciła wolność. Komuniści jakoby tam gdzieś odeszli. Stało się w Polsce normalnie i dla żołnierzy wyklętych też zaczęło być normalnie. To jest nieprawda. Po drugiej stronie, po stronie tak zwanej opozycji demokratycznej, było bardzo wielu ludzi z ubeckich rodzin, z rodzin informacji wojskowej, z rodzin partyjnych, którzy przez następne 20 lat pracowali, pracują nadal, żeby ci ludzie pozostali, przynajmniej w części, wyklęci. W jaki sposób? Propaganda, wybrzydanie na wszystko, ocenianie ich w sposób nieprawdziwy. I to trwa od początku, jak tylko powstała tak zwana opozycja demokratyczna. W końcu lat 70. Jacek Kuroń napisał w jednym z drugoobiegowych pism wydawanych przez KOR, że komunizm w Polsce się skończył. Nie istnieje. W latach 70. mówi: prawdziwym wrogiem opozycji demokratycznej są narodowcy. Ich się boimy. Z nimi walczymy. I ta dyrektywa została i obowiązuje. Obowiązuje w wielu kręgach. Zaczęło się to wcześniej. Trwało przez to całe 20. ponad ślecie III Rzeczpospolitej i trwa nadal. Przykładem tego była walka w Sejmie w końcu ubiegłego roku o uchwałę, w końcu podjętą, oddającą cześć żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Ostatniej z formacji niepodległościowej, która nie została w III Rzeczpospolitej uznana. Ale to ma swoje zaszłości. To, że robili to komuniści, to wiemy. I także rozumiemy, dlaczego to robili. Zaraz będziemy o tym mówić. Ale robiła to także ta strona, która nie miała do tego prawa. Nie mieli prawa tych ludzi dodatkowo hańbić i nimi poniewierać. Na pewno znają państwo takie nazwisko: Kazimierz Kurz, były senator PO, teraz chyba jakiś tam niezależny, czego niezależny. Czasami na Śląsku Bucek zwany, bo nie bez przyczyny. On w latach 80. nakręcił film Znikąd donikąd. Jest to film o okresie tuż powojennym. Gdzieś w Polsce operuje poakowska banda reakcyjnego podziemia, która bierze do niewoli jakąś sowiecką ekipę w mundurach, która obwozi jakąś delegację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Biorą ich do niewoli, sami idą do knajpy, piją. Ci jeńcy, Sowieci, wyżsi oficerowie i ci przedstawiciele Międzynarodowego Czerwonego Krzyża siedzą tam gdzieś w kącie sali pod strażą i między sobą rozmawiają. I któryś z tych z Czerwonego Krzyża mówi do wyższego oficera NKWD: co to jest w ogóle?
po wojnie, taki kraj. Dlaczego wy z nimi nie zrobicie tu porządku do tego Sowieta? A Sowiet odpowiada ze zdziwieniem, tak zupełnie naturalnie. Jak to? Przecież to wolny kraj, to nie nasza sprawa. To Polacy sobie załatwiają własne sprawy. Kazimierz Kurz, lata 80. I tej propagandy nie zabrakło, a nawet było w nadmiarze, nie po stronie komunistycznej. Właśnie po tej stronie, która w 89 roku objęła władzę, gdzie w tym zakresie nic się nie zmieniło. Minister stanu w kancelarii Lecha Wałęsy, prezydenta III Rzeczpospolitej, Jacek Merkel, w wypowiedzi publicznej, opublikowanej w prasie, w mediach, wyraził się, że formacje obce w Polsce, takie jak Wehrmacht, Ukraińska Powstańcza Armia i Narodowe Siły Zbrojne, nie dostaną uprawnień kombatanckich. UPA i Wehrmacht rozumiem, ale dlaczego NSZ i dlaczego to nie padło ze strony Kiszczaka czy Jaruzelskiego, tylko ministra niepodległej Polski? I niewiedza, i niechęć. Tego było dużo. Taka primadonna nauk historycznych, pseudohistoryczka Maria Turlejska, bardzo promowana w drugim obiegu od lat 70., że jest opozycjonistką, to był Ksenia, agentka pułkownika Różańskiego i pułkownika Światły, napisała w książce, która była bardzo wysoko ceniona w wielu kręgach. Ona sama wyrzucona z partii, bezpartyjna, można powiedzieć nie komunistka już wtedy. Napisała rzeczy, które w tym drugim obiegu miały robić wrażenie tych prawdziwych, bo skoro w oficjalnym obiegu była nieprawda, to co wydawano w drugim obiegu, to miała być prawda. Ona napisała tak, książka wydana w 1989 roku, w Londynie przedrukowana, drugoobiegowa. W Polsce nie było w ogóle żadnej ogólnokrajowej zbrojnej organizacji bojowej i władza nawet nie usiłowała jej zmistyfikować. Twierdzono i twierdzi się do dziś, że istniały dziesiątki, setki, ba, tysiące band. Wymienia się najczęściej kryptonimy AK, NSZ, ROA, KWP, pseudonimy przywódców Orlika, Burego, Ognia, Warszyca, Dzikiego, Błyska, Groźnego, Otta, Tarzana, Łupaszki, Zapory, Kuzara, Wędrowca, Mewy, Szarego. Ona twierdzi, że tego wszystkiego nie było. Że to był UB wymyślało dla śledztw i dla propagandy. Ci ludzie nie istnieli. Nie istnieli dla komuny, nie istnieli dla drugiego obiegu. Jacek Kuron, o którym wspomniałem, opisał w jednej ze swoich książek, wydanej w III Rzeczpospolitej, wówczas minister przecież niepodległej Polski, tak to traktowano, napisał o Józefie Kurasiu Ogień. Ogień, Józef Kuraś, legendarny przywódca Podhala, najpierw należał do AK, potem założył własną bandę, czyli AK też była własna, tylko nie jego. Ponieważ był antyakowski, po wojnie został szefem bezpieczeństwa w Komendarni. Potem z całym Urzędem Bezpieczeństwa poszedł do lasu i niesłychanie długo terroryzował Podhale. Otóż Ogniowi co pewien czas podobała się jakaś dziewczyna, więc brał z nią ślub. Czy zawierał małżeństwa w kościele pod bronią, zmuszając księży do udzielania mu kolejnych ślubów, czy odbywał się bez kościoła, nieważne. Fakt, że wesela robił najhuczniejsze na świecie. Przy tej okazji rozwalał czerwonych i Żydów. Właśnie w Radcy odbywał się taki ślub. Ogień naprzód wydał wódę, potem kazał wypuścić ją w rynsztoki, podpalił gorzelnię i świetne pożaru pędził w olbrzymim kuligu z tą swoją nowo poślubioną żoną. To jest coś niezwykle podłego. Józef Kuraś, Ogień, miał stąd pseudonim Ogień, bo w 1943 roku Niemcy spalili jego żonę i jego dziecko. Stąd przybrał pseudonim. Miał później drugą żonę i też miał swoje dziecko. W momencie, jak Kuraś tą książkę wydał, ta żona żyła i ten syn żyje. Napisał nieprawdę, nie było żadnych ślubów. Nie było takich sytuacji. To wszystko była nieprawda. Można było tych ludzi dalej terroryzować propagandowo? Można było. Groziło im coś? Nic im nie groziło. Tenże sam Kuroń w innej książce, w 98 roku, tyle lat po 89. Napisał tak, w 1945 roku oddziały partyzanckie były zbyt rozdrobnione i za słabe, żeby atakować na przykład wojskowe magazyny. Bały się, że zostaną wykryte i rozbite przez Sowietów, więc rabowano chłopów. Ruszył proces wyradzania się partyzantki w bandytyzm.
Od chwili rozwiązania AK coraz trudniej było odróżnić bandę rabunkową od grupy niepodległościowej. Dla tych ludzi to pozostali bandyci. Ta wolna Polska miała być piętnastą. Mieli być dalej wykluczeni. Mieli być dalej wyklęci. Skąd się wziął ten termin? Dlaczego mówimy o nich żołnierze wyklęci? Początkowo, gdy tą nazwę wprowadzaliśmy do obiegu, gdy zaczęliśmy się posługiwać w pismach, na wystawach, podczas takich wystąpień publicznych, wielu ludzi, którzy wówczas jeszcze żyli, przychodzili i mówili: Panie Leszku, dlaczego wy nas mówicie wyklęci? Tak komuna o nas mówiła. Nie róbcie nam tego. Ja im się wytłumaczyłem. To jest nazwa historyczna. Oni was chcieli w ten sposób poniżyć. A my przez tą nazwę pokazujemy, że my was właśnie akceptujemy. Wyklętych przez komunę, że jesteście nasi. Trudno było im z tym się pogodzić. Oni chcieli, żeby to wszystko zniknęło, żeby o tym zapomnieć. Ale nie wolno zapomnieć. Dlatego, że ich prześladowcy, zbrodniarze, propagandziści komunistyczni żyli i są wokół nas. Dalej są, dalej istnieją, chodzą z podniesioną głową, nie mają poczucia wstydu. I chcieli, żeby ci wyklęci na zawsze byli pohańbieni w społeczeństwie, tak jak major Herer mówił Wiesławowi Krzanowskiemu, że o to chodziło. Nazwa wzięła się stąd, że mam list wysłany przez dowódcę jednostki wojskowej, porucznika Musia. On później był chyba ostatnim dowódcą KBW Rzeczpospolitej Ludowej, naszej quasi ojczyźnie. List wysłany 27 grudnia 1944 roku do żony Wacława Łapący i do jego dziecka. Żona 20, bodajże 2 lata, dziecko kilkumiesięczne. Jej mąż, Wacław Łakomiec, siłą wcielony do armii Berlinga, nie przyznał się, nie ujawnił, że był żołnierzem Armii Krajowej. Gdy informacja wojskowa po kilku dniach, po takim szperaniu, po życiorysach, przesłuchiwania, padła na ślad, że w jednostce są ludzie, którzy byli w AK, a nie ujawnili się, to jest okres wojny, są sądy doraźne, ujęła tych ludzi, skazali ich na śmierć w trybie doraźnym i zamordowali. I ten dowódca jednostki wysyła do wdowy, która o tym jeszcze nie wie, wysyła list. Po pierwsze informuje, że on szedł na rękę najgorszemu wrogowi, Hitlerowi i tak dalej. Czyli znowu pohańbienie tego człowieka. Pisze, że został skazany, wyrok został wykonany przez rozstrzelanie. A dalej w tym liście czytamy tak. Ziemię nad jego grobem wyrównano, niech nie szpeci ziemi ojczyzny naszej grób zdrajca. Wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, przeklina go, więc niech wyrzeknie się go własna żona i dziecko. Co to miało być? Okres, kiedy w Europie kończą się działania wojenne. Rodzi się nowa Europa, powojenna, a w Polsce jeden terror zamienia się na drugi. Człowiek za to, że walczył z bronią w ręku przeciwko okupantom niemieckim, jest mordowany jako zdrajca. Czyli co? Powinien być po stronie Niemców. Wtedy nie byłby wyklęty. I to jest los całego pokolenia, całej formacji Polski podziemnej, która przeciwstawiła się komunistom. A co ci komuniści sobą reprezentowali? Obce mocarstwo. To byli najemnicy Stalina. Tajne plemię Komitetu Centralnego, zwanej Polskiej Partii Robotniczej, 20-21 maja 1945 roku. Te protokoły zostały ujawnione dopiero w 1992 roku. Można przeczytać wypowiedź Władysława Gomułki, wówczas sekretarza generalnego PPR. On mówił tak. Nie jesteśmy w stanie walki z reakcją przeprowadzać bez Armii Czerwonej. Niesłusznym byłoby żądanie wycofania wojsk sowieckich, bo nie mielibyśmy swoich sił, aby postawić je na ich miejscu. Franciszek Jóźwiak, mąż Heleny Wolińskiej, wówczas komendant główny Milicji Obywatelskiej, członek Biura Politycznego KCPPR, mówi tak. Nie jesteśmy u siebie gospodarzami. Pracują u nas bataliony sowieckie. To jest przyznanie wprost,
że władza komunistyczna w Polsce nie jest suwerenna. Oni mówią też, że wszystkie sondaże, które prowadzą, wskazują, że mają 3% poparcie w Polsce, że nie znaczą nic. Stalin Bierutowi w listopadzie 1944 roku rzucił w twarz. Mówi, gdyby nie Armia Czerwona, gdyby nie my, to was reakcja jednym rzutem czapkami przykryła. Tylu was jest. On się z nich śmiał. Na Słupkę Morawskiego, pierwszego rzekomego premiera niekomunistycznego, bo przecież on do PPR-u nie należał, szefa PKWN, mówił Asitka. Śmiał się z niego, że on jest błędem. Takim tymczasowym. Będzie tylko na razie. I z drugiej strony mamy polskie państwo podziemne. Z wieloletnią tradycją walki z okupacją sowiecką do 1941 roku i z okupacją niemiecką do 1945 roku. I równolegle od stycznia 1944 roku Armia Czerwona ponownie wchodzi na ziemię II Rzeczpospolitej. Początek stycznia 1944 roku na ziemiach polskich to jest początek nie wojny domowej, tak jak komuniści nam tłumaczyli. To nie było tak, że brat na brata podniósł rękę. To jest początek narodowego powstania, ostatniego polskiego powstania, powstania antykomunistycznego. Przez analogię tożsamego z powstaniem styczniowym. Tam też w walkach bierze około 30 tysięcy ludzi z bronią w ręku udział. Około 250 tysięcy jest w tej konspiracji bezpośrednio wojskowej, w zapleczu. Znowu są dziesiątki tysięcy ofiar, dziesiątki tysięcy wywiezionych na Syberię. To jest ten sam los i taki sam przykład. Druga Rzeczpospolita w 1918-19 roku, gdy powstawała, uhonorowała natychmiast powstańców styczniowych. Wszyscy dostali stopnie oficerskie, wszyscy dostali virtuti militari, dożyło ich około 3800 jeszcze wówczas. Dostali jednolite umundurowanie i byli otoczeni powszechnym szacunkiem. Nikomu by nie przyszło do głowy, żeby tych ludzi wyklinać, żeby ich tak potraktować, jak potraktowano żołnierzy niepodległości w tak zwanej Polsce Ludowej. Polska miała po wojnie zagwarantowane wolne wybory, wolną grę sił politycznych. Jak ona by wyglądała, jaki byłby wynik, to właśnie mówił Gomułka, że bez Armii Czerwonej, bez Sowietów, my tu nic nie znaczymy. Komuniści nie dopuścili do żadnych wyborów, zrobili farsę. Kto fałszował wyniki referendum w 1946 i wyniki wyborów w 1947 roku? Sowiecka ekipa, którą dowodził major w trakcie operacji, którą dokonywał w Polsce awansowany do stopnia majora, Aaron Pałki, funkcjonariusz NKWD. Nazwisko odpowiednie do pracy, którą wykonywał. Tu wszystko było sfałszowane. Nie ma wyboru. Jest dylemat, co mają zrobić polscy niepodległościowcy. Wyjść z podziemia, ujawnić się, pracować na rzecz Polski takiej, jaka powstaje, tak jak nam wtedy przez wiele lat tłumaczono, że tak powinno być, bo innej Polski nie było, czy też tkwić w konspiracji i bronić siebie, swoich najbliższych, rodziny, sąsiadów, liczyć na zmianę losu. Jedni i drudzy nie mieli wyjścia. Ci, którzy się ujawniali, ci, którzy zaniechali działalności podziemnej, byli traktowani jak przestępcy, jak zbrodniarze. Byli aresztowani i mordowani. Jan Rodowicz Anoda, bohater powstania warszawskiego, uczestnik akcji pod Arsenałem, jeden z najwybitniejszych młodych dowódców Polski podziemnej. Nie prowadził żadnej działalności powojennej, antypaństwowej. Poszedł na studia. Jedyne, co robił, to były środowiskowe sprawy opieki nad rodzinami poległych kolegów, ekshumacje, których dokonywano w ruinach Warszawy, pochówki tych szczątków, które wydobywali. To było solą wokół władzy ludowej. Dlaczego? Bo czcili AK-owców. Pokazywali, że AK walczyło, że AK ma jakieś zasługi. Został aresztowany, przesłuchiwany przez tego właśnie wspomnianego majora Kerera, później podpułkownika. I wypadł przez okno z czwartego piętra NBP i się zabił. Tam nie można było wypaść. Każdy więzień prowadzony był przez dwóch strażników pod pachy i miał ręce skute kajdankami z tyłu. Nie ma możliwości wyskoczenia przez okno. On wyskoczył. Czyli czy prowadził działalność, czy nie, to byli albo do zabicia, albo do długoletniego więzienia. W związku z tym nawet ci, którzy się ujawniali początkowo, zaniechali działalność i widzieli, że wokół nich znikają koledzy, że są aresztowani, są tortury,
są wydobywane zeznania. Z kim byliście? Gdzie byliście? W AK? Kto był waszym dowódcą? Jak wyglądał? Jaki miał pseudonim? Gdzie jest broń? Jakie akcje przeprowadziliście? Ludzie musieli opowiadać to jak przestępcy. I wszelkie tego typu zeznania były podstawą do następnych aresztowań, do następnych strat substancji żywej, bo ci ludzie byli mordowani. W związku z tym uciekali do lasu, uciekali w konspirację. Ta konspiracja zamiast zanikać, powiększała się. Gdy rozwiązana została Armia Krajowa 19 stycznia 1945 roku, później rozwiązana jest delegatura rządu na kraju, czyli przedstawicielstwo polskiego rządu, całe władze administracyjne, cywilne, pojawia się testament Polski walczącej. 1 lipca 1945 roku ostatni delegat rządu na kraju, publikując ten testament, zawarł następujące postulaty, że sytuacja w Polsce może być unormowana, podziemie może być rozładowane pod warunkami. Po pierwsze, musi być opuszczenie terytorium Polski przez wojska sowieckie oraz przez rosyjską policję polityczną, czyli przez NKWD. Musi nastąpić zaprzestanie prześladowań politycznych, zwolnienie skazanych uwięzionych, amnestie dla więźniów politycznych, powrót Polaków wywiezionych w głąb Rosji, zniesienie systemu politycznego znajdującego wyraz w istnieniu tzw. Ministerstwa Bezpieczeństwa, zjednoczenie i uniezależnienie Armii Polskiej przez spolszczenie korpusu oficerskiego, czyli wyrzucenie tych wszystkich popów pełniących obowiązki Polaków, honorowy powrót z bronią w ręku wojsk polskich za granicę, połączenie w jedną całość na równych prawach armii za granicą oraz byłej armii krajowej, zaprzestanie dewastacji gospodarczej kraju przez władze okupacyjne, dopuszczenie wszystkich polskich stronnictw demokratycznych do udziału w wyborach pięcioprzymiotnikowych, zapewnienie niezależności polskiej polityki zagranicznej itd. To były postulaty, na które komuniści zgodzić się nie mogli, bo oni natychmiast znikali. Ale to nie byłoby tylko tak, żeby musieli oddać władzę. Musieliby być rozliczeni za to, co robili. Za okres wojenny, czyli PPR, Gwardia Armia Ludowa, za to, czego dokonali. W propagandzie to była jedyna formacja, która walczyła z Niemcami. AK stała z bronią u nogi. NSZ szedł ręka w rękę jako kolaboranci z Niemcami. A komuniści, PPR, Gwardia Armia Ludowa walczyli. Oni byli potęgą. Powstanie warszawskie to są oni. Akcja Burza to są oni. Rozbijanie więzień to są oni. Walki z Niemcami, wielkie bitwy to są oni. Jakomu wszystkiego mieli dokonać. Natomiast dzisiaj, gdy wszystkie dokumenty są dostępne, gdy mamy źródła, widzimy, czym ta konspiracja prosowiecka była. Po pierwsze, nie była niezależna. To nie było Polskie Stronnictwo Polityczne o innej orientacji lewicowej, które walczyło z Niemcami. To była formacja, która wespół z Niemcami niszczyła polskich niepodległościowców. Sporządzali listy, które wysyłali do Gestapo, ujawnionych, rozpracowanych przez siebie oficerów, dowódców poszczególnych struktur. Jak nie mieli nazwiska, to ustalali adres. Jak nie mieli innych danych, to podawali marynarka tego koloru, takie buty, pan takiego mniej więcej wzrostu, rogowe okulary, łysina, zaczesany do góry i tak dalej. Podawali wszystkie dane charakterystyczne. Masowo wydawali ludzi do Gestapo. Jednocześnie propagandę zarzucali, że polscy niepodległościowcy robili to z komunistami. Gomułka napisał pamiętnikę, które zostały wydane w 1994 roku i przyznał się. Cała ta nasza propaganda była fałszywa. Nie spotykały nas takie represje ze strony Niemców na skutek donosów polskich niepodległościowców. Tylko nie ma tam następnego zdania. Ale my to robiliśmy. A o tych praktykach wiemy z zachowanych źródeł komunistycznych. W 1943 roku przez wiele miesięcy toczyło się śledztwo w PPR-ze. Jak to się mogło stać, że wywiad Gwardii Ludowej wydał Niemcom własną drukarnię i po kilku miesiącach śledztwa odetchnęli z ulgą. To była tylko pomyłka. Mieli wydać sąsiednią drukarnię AK-owską, a przez pomyłkę nadali adres drukarni własnej, więc nic się nie stało. Wszystko w porządku. Ale w ten sposób poznaliśmy te praktyki. Ludzie, którzy po wojnie objęli władzę w Polsce, którzy byli przeciwnikami tychże żołnierzy wyklętych, ci, którzy zniewolili Polskę, to byli Sowieci, ale jednocześnie Sowieci zmykali, mówię o ich obliczu politycznym, ideowym, bo pochodzenie etniczne mieli różne, bo bardzo wielu Polaków z pochodzenia. Ale jednocześnie to byli ludzie, którzy mieli na sumieniu największe zbrodnie. Dziś oskarża się polskie państwo podziemne
formacje niepodległościowe. I to się oskarża wewnątrz, tu, w III Rzeczpospolitej, nie tylko za granicą, o masowe zbrodnie popełniane na Żydach. Te zbrodnie były, ale popełniało je podziemie komunistyczne. O tym wiemy. Skala ofiar jest przerażająca. W jednorazowych operacjach prowadzonych przez Gwardię Armię Ludową ginęło po kilkadziesiąt czy powyżej 100 osób narodowości żydowskiej. Po wojnie te zbrodnie przypisywano AK-owcom i NSZ-owcom. Co więcej, skazywano tych ludzi za niepopełnione zbrodnie. W torturach ci ludzie się przyznawali do wszystkiego. Dzisiaj, gdy mamy dokumenty, wiemy. I to były zbrodnie niezwykle okrutnie popełniane. Władysław Spywak, po wojnie szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Rzeszowie, później w Kielcach, używając już nazwiska wtedy Sobczyński, pułkownik, w 1944 roku na Kielecczyźnie w czerwcu dokonywał masowej eksterminacji grup ludności żydowskiej ukrywającej się w lasach. Łapali i mordowali, szukali grup materialnych, złota, ale nie tylko. Wszystkie ofiary przed rozstrzelaniem, przed zabiciem musiały się rozbierać do nara. I jest uzasadnienie w ich pisemkach, w ich sprawozdaniu, żeby ubrania nie były postrzępione od kul i nie pobrudzone krwią. To też mi się przydawało. Za te zbrodnie skazywano AK-owców, skazywano NSZ-owców. Często było tak, że ci ludzie w śledztwach i na rozprawach pokazowych przyznawali się do tych zbrodni. A dlaczego się przyznawali? Przypuszczam, że wszyscy, jak tu siedzimy, też byśmy się przyznali. Byłem na rozprawie sądowej porucznika Romana Dżalika, żołnierza NSZ-AK z Lubelszczyzny. On w lipcu 1944 roku był wcielony do armii Berninga, oczywiście nie ujawnił swojej działalności w NSZ-cie, doszedł do Berlina, dostał Virtuti Militari za odwagę, za walki. Na początku lat 50. został fałszywie oskarżony o zbrodnie popełniane na komunistach na Lubelszczyźnie jako oficer Narodowych Sił Zbrojnych. W 1992 roku przed sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego, a później w Izbie Wojskowej Sądu Najwyższego w Warszawie, toczyła się jego rozprawa rehabilitacyjna. On był tam przesłuchiwany. Mnie też chcieli z sali wyrzucić sądowej, że ja nie mam uprawnień, nie powinienem tego słuchać. Nie dałem się wyrzucić, więc byłem świadkiem sytuacji, która zapadła na zawsze w pamięci. Porucznik Dżalik, składając zeznania, opowiedział swój życiorys, jak to było i dlaczego w śledztwie w latach 50. przyznał się do rzeczy, których nie popełnił. Sąd zarządził krótką przerwę, narazili się i posłużyli się jego zeznaniami w śledztwa z tamtego okresu, bo pan się przyznał. Mało, napisali mu w uzasadnieniu wyroku, że w ówczesnej sytuacji, kiedy on był w podziemiu niepodległościowym, państwo polskie przewaliło się, w związku z tym nie wiadomo było, komu on podlegał. Sowiecka mentalność i sowiecki język z września 1939 roku. Te ulotki marszałka Tymoszenki rzucane do polskich jednostek wojskowych, że państwo polskie się przewaliło. Dokładnie to samo. Ale to był sąd niepodległy i polski wojskowy. I porusznik Dżalik na sali sejmowej, słysząc po raz drugi wyrok na siebie, mówiąc, że wtedy nawet w tej sytuacji, która jest opisywana, nie mógł brać udziału, ma świadków, ma konkretne dowody, że był ciężko ranny, leżał kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie te rzekome egzekucje na komunistach były przeprowadzane, był nieprzytomny i do lipca 1944 roku kurował się. W związku z tym nawet nie mógł być na miejscu. A on, ale pan się przyznał wtedy. A wtedy rozerwał koszulę i pokazał, wy Katyniowcy, też byście się przyznali. Klatka klepana, wbita w ciało. Nisza. Mówi, wy jesteście, chcieli go stali sądowej wyrzucać, Kalka jakąś karą go tam straszyli, jako machną ręką, panie Leszku, idziemy. Ja już nic nie chcę od tej Polski. To nie jest wolna Polska. To nie jest mój kraj. Ja przynajmniej wiem, za co dostałem od komunistów. Od tych nie wiem i nie rozumiem. I tak już umrę. I tak się stało. Nie został nigdy zrehabilitowany. Nie on jeden. Bo posługujemy się fałszywym prawem i fałszywą ciągłością III Rzeczpospolitej z PRL. A ta fałszywa ciągłość polega na tym, że wszystkie wyroki wydane przez komunistów uznajemy za legalne. I ci wszyscy ludzie, którzy byli skazani lub rodziny tych, gdzie wyroki były wykonane, muszą się indywidualnie ubiegać o stwierdzenie nieważności wyroku i muszą udowodnić, że jeśli człowiek żyje, to on lub jego rodzina, że są niewinni. Muszą udowodnić, że nie byli wielbłądami. A mój młodszy kolega, wybitny prawnik, dr Marcin Zaworski, robiąc doktorat na ustroju sądów wojskowych,
w okresie Polski Ludowej wykazał, że wszystkie sądy powołane w okresie Bieruta Komuny po 1944 roku były powołane w świetle prawa komunistycznego bezprawnie, bo były powołane dekretami, a nie ustawami. W związku z tym wszystkie wyroki przez nich wydane powinny być nieważne z mocy prawa. I gdy rozmawialiśmy nie z drugą stroną, nie z komunistycznymi ekspertami, ale z naszą stroną, z profesorem Adamem Strzemboszem, który był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego po 1989 roku. I on te argumenty dostał i mówi tak, ale jak to by miało wyglądać, że mielibyśmy to wszystko unieważnić? Normalnie, po prostu unieważnić. Jeśli ktoś coś zrobił złego, to jemu trzeba to udowodnić. To jest zasada prawa rzymskiego. Jaka ciągłość prawna z PRL-em? Ciągłość prawna, że mają emerytury, mają ordery, mają stopnie wojskowe i nie ma podstaw zabrania. Mamy generała Kiszczaka, mamy generała Jaruzelskiego, mamy generałów, pułkowników bezpieki, informacji wojskowej z olbrzymimi emeryturami i nic nie można zrobić. Oni mają ordery, które sobie nadają, których nie można zabrać. To jest w ogóle jakiś skandal i rzecz całkowicie niepoważna. Ta druga strona komunistyczna to była strona ludobójcza. Popełniała zbrodnie sądowe i to nie były przypadki, że jakiś żołnierz, jakiś dowódca gdzieś coś popełnił. To się zdarzało po każdej stronie, w każdym wojsku i w każdym wydarzeniu. Cały czas o tym słyszymy. Ale co innego, jeśli naczelny dowódca Ludowego Wojska Polskiego wydaje rozkaz, który nakazuje, to jest 14 czerwca 1945 roku, Michał Rolar-Brzymielski, marszałek Polski z nadania Józefa Stalina, bo jednym z Polaków tego stopnia nie dał, nakazuje, to jest rozkaz numer 00123. W toku akcji przeciwko bandom do niewoli nie brać przywódców i oficerów dowództwa dywersyjnego. Czyli on rozkazuje, żeby tych ludzi na miejscu mordować. I to właśnie robiono. Nie stawiano ich przed sądem. To jest zbrodnia wojenna. Te sprawy się nie przedawniają. Za to powinno się ścigać zbrodniarzy i ich spadkobierców ideowych. Już nie przed sądem Leszka Millera stawiać z Ryszarda Kalisza, ale politycznie i moralnie. To oni muszą być napiętnowani, bo wstąpili do formacji i działali w niej przez wiele lat, dziesiątki lat niektórzy, formacji zbrodniczej, która powinna być zdelegalizowana i jej funkcjonariusze powinni stawać przed polskimi sądami. To się nie stało. Jeśli dzisiaj Leszek Miller w niektórych twój telewizjach występuje z pozycji autorytetu moralnego i ocenia, co jest dobre, co jest złe, to jest obrzydliwe. Ale to jest nasza wina. Rola Rzymielski to był zawsze bohater Wojciecha Jaruzelskiego. Wzór Polaka, patrioty i żołnierza. Jaki wzór? On nakazuje, żeby do odpowiedzialności karnej przed sądami wojskowymi pociągać nie tylko podejrzanych, czyli nie mówi oskarżonych, podejrzanych, ale także wszystkie osoby, u których się ukrywali, którym okazywały jakąkolwiek pomoc. Nie wyłączając najbliższych członków rodzin, czyli żon i dzieci. Odpowiedzialność zbiorowa. Odpowiedzialność masowa. Stąd jest ten opór. Stąd jest ta niezgoda Polaków na nową okupację. Dlatego podziemie trwa. Rozwija się. Tworzy. Mamy Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Powstałe na początku września 1945 roku. Mamy Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, które powstało ze zjednoczenia NOWAK i NSZAK. Mamy Konspiracyjne Wojsko Polskie. Samodzielną grupą ochotniczą Warta w Wielkopolsce. Mamy Ruch Oporu Armii Krajowej. Mamy Armię Krajową Obywatelską. Mamy mnóstwo organizacji lokalnych. Coraz więcej organizacji młodzieżowych, które powstają, nawiązujących tradycję do nazwy, do AK, do NSZ. To są ci młodsi, którzy w czasie wojny byli za młodzi, a po wojnie widzą, co się stało z Polską, o którą walczyli ich rodzice lub za którą zginęli ich rodzice. Irena Siedzikówna, zamordowana w Gdańsku na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego. Sanitariuszka w oddziałach Łupaszki, nie żołnierz, sanitariuszka, która udzielała rannym pomocy. Została zamordowana, mając 17 lat. Nie była nawet pełnoletnia, ale przedtem straciła rodziców. Była sama, miała tylko babcię. W Grypsie, już po wyroku, do babci napisała: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, żeby się mnie nie wstydziła. 17-letnia dziewczyna.
I z drugiej strony mamy bandziorów, których nam się czci jako ludzi honoru, Jaruzelskiego i Kiszczaka. Wiadomo, kto ich nam przedstawia, kto z nimi pije wódkę i kto dba o to, żeby się od pieprzyć od tego generała, prawda? A dlaczego? Dlaczego tego się boi? Dlatego, że na przykład major Cichociemny, wybitny dowódca Armii Krajowej w Powstaniu Warszawskim, dowódca batalionu Garda na Mokotowie, Andrzej Czajkowski, zamordowany w więzieniu na Mokotowie. Kto zarządził wykonanie wyroku? Sędzia Stefan Michnik. I gdy dzisiaj mówimy o zależnościach rodzinnych, o związkach, o pochodzeniu, to słyszymy antysemityzm, zoologiczne grzebanie w życiorysach, nieeuropejskie i tak dalej. Oni się urodzili i są. I mają przerwę, mają luki. Powiedzcie coś o Tadeuszu Mazowieckim. Co robił między urodzeniem się i byciem premierem. Znajdźcie gdzieś jakieś publikacje. Znajdźcie jego biografię. Jak to jest możliwe? 20 parę lat po tym, jak był pierwszym premierem w 1989 roku, człowiek nie ma biografii. Pokażcie biografię Kwaśniewskiego. Dwukrotny, dwie kadencje prezydent. Nie ma biografii. Urodził się i był prezydentem, prawda? Przedtem trochę ministrem. No może tam jeszcze coś, ale nie bardzo wiadomo coś. W każdym innym kraju człowiek, który kandyduje na najwyższe stanowiska w państwie, natychmiast jest opisywany. Ma nie jedną biografię, ale kilka, opisane z różnych punktów widzenia. I wyborca sobie wybiera, co mu odpowiada, a co nie. Ale wybiera na podstawie wiedzy, a nie na podstawie tego, że mamy się odpieprzyć od generała, bo on jest fajny. Dla kogo jest fajny i dlaczego jest fajny? Czy to jest nasz wzór? Czy okrągły stół jest punktem odniesienia, czy nie? To bogactwo organizacji konspiracyjnych skutkowało tym, że opór na ziemiach polskich trwał kilkanaście lat. On zanikał oczywiście. Te pierwsze lata, 45, 6, 7, 8 są takie, że na wielu terenach kraju, szczególnie tej Polski lokalnej, to są tereny opanowane przez podziemie. Co więcej, tam nawet sprawy sąsiedzkie, rodzinne, sprawy cywilnoprawne, spadkowe, inne, załatwiają kolejne instancje podziemne. Tam się idzie do sądu, a nie do sądu państwowego, komunistycznego. I komuniści o tym wiedzą. W jednym z raportów wojewody białostockiego z 1948 roku przeczytałem, że miejscowa ludność jest ciemna i głupia, bo jak jedzie nasze wojsko po okolicy, to oni uciekają do lasu. Nie wiedzą, że się wojna skończyła. 4 lata po ustaniu okupacji. Nie, oni nie byli ciemni. Oni wiedzieli, co to wojsko tam robi. Jakie są pacyfikacje. Jakie są skutki przejazdu takiego wojska. I ile osób przy tym ginie. To nie była ciemnota. To był naturalny odruch obronny, żeby się schować. Bo to nie było polskie wojsko. Jak to wyglądało? To ludobójstwo masowe, które miało miejsce na ziemiach polskich. Zbrodnie wojenne, które popełniano po ustaniu działań wojennych. Komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej Przasnyszu, porucznik Sobolewski, pisze do komendanta wojewódzkiego, województwa warszawskiego, że 14 października 1945 roku na terenie wsi Zaręby o godzinie 7 rano miał miejsce następujący wypadek. Wojsko KBW, UB i MO urządziło bławę rewizję za ukrytą bronią we wsi Zaręby. Z mieszkań wypędzono około 200 chłopów na plac przed kościół. Dołączono do nich również milicjantów z miejscowego posterunku MO. Następnie wyczytano z listy nazwiska niektórych chłopów, po czym pośpiesznie załadowano ich wraz z niewyczytanymi, niesprawdzonymi milicjantami na ulicę. I już nie wrócili. I on się upomina nie o tych 200 chłopów, tylko o swoich milicjantów, że ich zabrano, nie sprawdziwszy, kto to jest. Przy czym podaje, że ta wieś sprzyjała władzy ludowej. Nie pojawiały się tam bandy, wieś płaciła podatki i była lojalna. To jak traktowano inne wsie na tych terenach, gdzie te rzekome bandy operowały, gdzie miały pomoc? I tenże komendant powiatowy milicji pisze coś, co jest prawdziwe. To nie jest moja ocena, tylko jedno. Zachowanie się przeprowadzających akcję było bardzo brutalne, zupełnie podobne do zachowania się gestapo. To pisze komunista do swoich władz komunistycznych o funkcjonariuszach instytucji siłowych komunistycznych, jak się zachowują w terenie. Ile było takich obław? Ile było takich egzekucji? Ile było takich spraw, o których nie wiemy? Wiemy o obławie suwalskiej. Kilkaset ofiar jednorazowo.
Wiem o zgrupowaniu kapitana Flamego, Bartka na Podbeskidziu. 200 zamordowanych żołnierzy wziętych do niewoli. Zamordowanych. Zbrodnia wojenna i zbrodnia ludobójstwa. Do dzisiaj szukamy ich ciał. A napisano o nich zupełnie coś innego. O tych zamordowanych ta pamięć miała być sfałszowana. W 1984 roku w wydawnictwie Śląsk w Katowicach ukazała się lubecka książka Jana Kandyki na tropach Bartka, Mściciela i Zemsty. To była wielka prowokacja lubecka. Podtaliono rzekomych wysłanników z Zachodu, ludzi, którzy mieli przerzucić to zgrupowanie na teren amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Część z tych ludzi poddała się tej prowokacji, uwierzyła. Pojechali, nigdy nie wrócili, nie wiemy, gdzie dokonano egzekucji. Uratował się z tego jeden człowiek, który zdążył wrócić, powiadomić pozostałych żołnierzy, jakich spotkał los i sam uciekł później do Austrii. W tej książce, wydanej w 1984 roku, autor napisał tak. Akcję należy uznać za udaną, gdyż bez strat w ręce władz dostało się około 200 dobrze uzbrojonych członków groźnych band. Wszyscy stanęli przed sądem, otrzymali wyroki skracane przez kolejne amnestie. Ponieważ byli to ludzie młodzi, w większości zdezorientowani w sytuacji politycznej, zrozumieli, że działali na szkodę ludowego państwa i po latach stali się pełnoprawnymi i w wielu przypadkach wartościowymi członkami społeczeństwa. Czyli stali się pełnoprawnymi obywatelami Polski Ludowej. Porobili karierę. A zamordowani we wrześniu 1946 roku. Gdy w 1992 roku prowadzone było śledztwo i pani prokurator Gabrysia, która wezwała mnie, jeszcze się interesowała MNZ-em, to już było znane, wezwała mnie na taką rozmowę, na złożenie zeznań, czy coś, czegoś o tym więcej nie wiem. Wspomniałem między innymi o tej książce, że ta cała akcja jest opisana w lubeckiej książce, wydanej w wydawnictwie Śląsk, ze szczegółami, jak operacja była przeprowadzona, jak to technicznie wykonano. Ona tu nie wiedziała. Znaczy mogę jej tą książkę dostarczyć. Mogłem, dostarczyłem. Znaczy, co z tym zrobić? Ale proszę się zwrócić do wydawnictwa Śląsk. Jeśli jest autor, który ją napisał, to korzystał z lubeckich materiałów, gdzie są te archiwa. Zwróciła się do wydawnictwa Śląsk. Wiecie Państwo, jaką dostała odpowiedź? My nigdy takiej książki nie wydaliśmy. Wydawnictwo Śląskie wydaje takich książek. Dzisiaj to jest śmieszne, ale to jest straszne. Czyli był drugi obiekt ubecki w ramach struktur państwowych, czyli wychodziło coś, co nie wyszło, pojawiało się na rynku, było sprzedawane, była kontrolowana propaganda, za które to wydawnictwo w ogóle nie odpowiadało i nie miało z tym nic wspólnego. I nic z tym nie można było zrobić. I tak tych ludzi, wielu właśnie zabitych, zamordowanych, opisywano później, że siedzą w więzieniach polskich ludowych. Inny taki przypadek. Podróżnik Stanisław Marchewka-Ryba, zabity w swoim bunkrze w powiecie łomżyńskim na Białostoczyźnie 3 marca 1957 roku. Nigdy nie dał się wziąć komunie Górce. A w Gazecie Współczesnej, organie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Białymstoku w 1986 roku ukazał się artykuł napisany przez jakiegoś emerytowanego ubeka Stanisława Fiedorowicza pod tytułem Spotkanie z katem. I rzekomo porusznik Stanisław Marchewko-Ryba siedzi w więzieniu i opowiada swoim współwięźniom w celi. Któregoś dnia, a było to jesienią 1955 roku, czyli wtedy, kiedy Ryba jest na wolności, jeszcze ukrywa się i walczy z komuną, do celi więziennej wprowadzono rosłego bruneta o złym spojrzeniu. Nie przywitał się z więźniami. Usiadłszy na taborecie mrucza. Dostanę krawat. Czyli karę śmierci. Za mało tych synów zabiłem, ale sam se pożył. To sam pożył. Pieniędzy i babku mnie nie brakowało. Kto ma papierosa? Takie gówno muszę palić. Kiedyś to amerykańskie człowiek dostawał. Kamele, luki striki. Kapitanem jestem. Z hołotą muszę siedzieć. I tak dalej. Jak kobiety zdobywał, gwałcił, żył na tej wolności, jak w raju. On 2 lata później zginął w swoim bunkrze. Hańbiono ich na wszystkie możliwe sposoby. Przypisywano im rzeczy, których nie zrobili. Oskarżano ich o ludobójstwo, o najbardziej niegodziwe niemieckie intencje, o antysemityzm, że podziemie masowo mordowało Żydów. Kto dzisiaj w Polsce wyciąga takie rzeczy, jak na tym wspomnianym plenum KC PPR w maju 1945 roku,
gdzie towarzysz pułkownik wówczas, Grzegorz Korczyński, prawdziwe nazwisko Stefan Kilamewicz, dowódca okręgu Gwardii Ludowej na Lubelszczyźnie, po wojnie szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gdańsku, zgłasza na forum KC postulat, żeby odbudować w Polsce krematoria do opalenia ludzi. I Gomułka na niego krzyczy. Towarzyszu Korczyński, nie możemy powielać gestapowskich metod, bo jak to by wyglądało. Ale w takim razie, gdyby nie Niemcy te krematoria budowali, to komuna by nas piecach mogła kapić, prawda? Bo nie byłoby powielania tych metod. Człowiek o takich instynktach, o takich pomysłach powinien być zdegradowany i wyrzucony. To są skłonności ludobójcze. Rzeczywiście został wyrzucony z Gdańska. Może nie przemocą, nie brutalnie, ale wyrzucony. Stracił stopień pułkownika, bo został awansowany do tego stopnia generała i został wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. Tacy bandyci nami rządzili. Hołota prawdziwi. Zbrodniarze i ludobójcy. Mordercy Żydów. I się oskarżają naszych protoplastów, naszych przodków, naszych najbliższych żołnierzy wyklętych. Edward Gronczewski, pseudonim Przepiórka, rzekomy partyzant Gwardii Armii Ludowej na Lubelszczyźnie, opisywał tak. Piliśmy w jakiejś chacie we wsi, wylazłem se przed chatę, tam se zapaliłem i patrzę gdzieś tam z innej chałupy, wybiega jakaś postać, jakieś postacie tam gdzieś biegły. Wtedy se wziął pepesze, puściłem parę se i zabiłem, zatłukłem. Podchodzę, patrzę, Żydówka z dziećmi, a wróciłem dalej, piłem. Kto to byli za ludzie? Ten człowiek miał stopień pułkownika Ludowego Wojska Polskiego. Nowe wojsko, nowe państwo, nowe kadry, nowe elity. A gdzie się podziały nasze elity? Ci wyklęci, których wymordowano, których trzymano po kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w więzieniu, często po 20 lat. To były polskie elity. Polskie prawdziwe elity. Oni po wojnie tworzyliby polskie państwo. Nie wracalibyśmy w 89 roku na kolanach do Europy, bo my w niej byliśmy. Gdzie się podziała polska inteligencja? Jak to było możliwe, że w latach 50. profesor Władysław Taterkiewicz, światowej sławy historyk filozofii, profesor Ajdukiewicz, profesor Kotarbiński i wielu innych nie byli wpuszczani na Uniwersytet Warszawski. Kto stał na bramie, kijami ich odpędzał? Jacek Kuroń i Karol Modzelewski. Dla nich nie było miejsca. Oni tworzyli nowy świat, nową naukę. Mieli swoich filozofów. Tadeusz Kroński, pseudofilozof, który na wykładach mówił studentom. Pałkami i kolbami karabinów bijemy wam marksizm do głowy. I wbijali. Leszek Kołakowski dzisiaj jest bohaterem. Człowiek, który jeździł w grupach operacyjnych UB wtedy. I później mówi, oni do nas strzelali. Tylko, że to on był napastnikiem. Tamci ludzie się bronili. Nastąpiła wielka wymiana kadr. Wielka podmiana elit. Jednych zamordowano, innych przepuszczono przez więzienia. Uniemożliwiono im rozwój intelektualny. Uniemożliwiono im wstęp na państwowe uczelnie, do państwowych instytucji. A przyszła w to miejsce Hołota, awans społeczny, wybliżeńcy sowieccy. I ich potomstwo dzisiaj nami rządzi. Gdybyście państwo posprawdzali życiorys, posprawdzali nazwiska, jakie mieli przedtem, co robili tatusiowie, w jakich byli formacjach, co robili, to by się okazało, że ten PRL, którego nie ma, jest wokół nas. I Polska wydawała się, że jest jak rzodkiewka, tak zresztą się pocieszaliśmy przed 89 rokiem, że tylko z wierzchu jeszcze uważa, że jak poskrobimy palcem, to wyjdzie to białe od razu, że będzie już normalnie. Tylko ten mały naród komunistyczny zdrapiemy, odpędzimy i będzie w Polsce normalnie. A okazało się, że jest czerwony burak od początku do końca, pociekający krwią. Polską, bo oni nam elitę wymordowali i pohębili. Z tych żołnierzy wyklętych zostało niewielu. Dzisiaj to już są pojedyncze osoby. Ale to, co my możemy dla nich zrobić, to jest pamięć. Z przywróceniem im godności. To prowadzenie ich na piedestał. A wyrzucenie tych wszystkich łowców, którzy mają swoje pomniki, którzy mają swoje ulice, tablice pamiątkowe, utytułowani, obwieszeni orderami, dobrze uposażeni emeryturami. To nie jest ich miejsce, to nie jest nasz świat. Zamordowano po wojnie na mocy wyroków sądów wojskowych około 5000 ludzi, polskich patriotów. Witold Pilecki, bohater Europy, nie tylko Polski. Andrzej Czajkowski, o którym mówiłem, generał Filber,
tak można setkami wymieniać ludzi, najlepszych polskich patriotów, w tym najlepszym znaczeniu tego słowa, intelektualistów polskich, bo oni w cywilu mieli przecież jakieś zawody, coś robili. Andrzej Czajkowski był wybitnym poetą. Wnuk Dorwida też siedział z karą śmierci. Wybitny poeta, pozarzysty. To jego tomiki wierszy teraz dopiero są wydawane w jakichś mikroskopijnych nakładach niż w wydawnictwach. A kogo my czytaliśmy? Jakich poetów? Częstochowskie Rymy, za przeproszeniem. To była moja lektura szkolna, ja się musiałem z tego uczyć. 5000 zabitych ludzi na mocy wyroków sądowych, które wyroki od początku do końca były nieważne. Ale 20 000 zamordowano, zamęczono w śledztwach, w więzieniach, aresztach przed wydaniem tych wyroków. Wybitne postaci. Naprawdę wybitni ludzie. Resztka elit polskich, która przeżyła okupację, grozę, wojny. Mordowana po wojnie. W ich miejsce przychodzili zupełnie inni, nowi ludzie. Do tego kilkadziesiąt tysięcy ludzi zabitych w tych masowych lub pojedynczych egzekucjach. Jest to wstrząsające, przecież są dokumentacje zdjęciowe, co komuniści robili. W małych miasteczkach, w terenie, spędzano okoliczną ludność, dzieci szkolnych, od pierwszej klasy szkoły podstawowej, gdzie ujętych żołnierzy podziemia niepodległościowego prowadzono z zagipsowanymi ustami, tak jak robili Niemcy, z rękoma skrępowanymi drutem z tyłu, wieszano na ręku, a wszyscy musieli patrzeć, także ich rodziny, ich najbliżsi. I robili z tego zdjęcia. Komuna się tym szczyciła. Ktoś to robi. Fizycznie jacyś ludzie. Ktoś wydawał rozkazy. Ktoś za to odpowiada. I dzisiaj się mówi, że wybieramy przyszłość. Że zostawiamy to historii. Że mamy grubą kreskę. Tu powinna być gruba pała dla tych ludzi. Powinniśmy się przed nimi bronić. Bo te 100 tysięcy ludzi, te ofiary powojenne, one wołają do nas o pamięć, o prawdę. I ci ludzie nie mają swoich grobów. Nie wiemy, gdzie są pochowani. Ich wrzucano byle gdzie. Członków mojej najbliższej rodziny, ich zwłoki utopiono w domach torfowych w powiecie łomżyńskim, gdzie ich nikt nigdy nie znajdzie. Stanisław Kasznica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych, wybitna rodzina poznańska, odnaleziony na Mokotowskiej, na Powązkowskiej Łączce w Warszawie, ekshumowany i zidentyfikowany według kodu DNA. Ale tam jest 150 szkieletów tylko, wrzuconych do jam wykopanych w ziemi bezładnie, głową w dół w niemieckich mundurach i posypanych wapnem. A gdzie jest reszta? Reszta tych grobów jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Na warszawskich Powązkach, gdzie chowano tych naszych bohaterów z egzekucji w więzieniach warszawskich z lewej strony Wisły, głównie z Mokotowa, pochowanych na tej tak zwanej łączce, mamy wydobytą cząstkę. Reszty na razie nie można, bo tam są wyasfaltowane alejki i są inne kroki. Ten teren w latach 60., gdzie chowano poza cmentarzem, poza murem cmentarnym, później wyrównano, zrobiono wysypisko śmieci. Następnie usunięto wysypisko śmieci, teren stał się atrakcyjny, włączony w obręb cmentarza i stał się bardzo atrakcyjnym miejscem pochówku. I kto tam leży? Na zwłokach naszych bohaterów? Jakub Berman, pułkownik Luna Prystygierowa z MPP, sędziowie wojskowych sądów rejonowych. Rodziny położyły ich na kościach naszych bohaterów, na szkieletach. I teraz jest problem. Władze samorządowe, zarząd cmentarza drą gęby. Drzewa trzeba, to drzewa to są drogie, żeby usunąć, alejki psuć, no groby czyjeś usunąć, jak to tak można? To jest takie nieeuropejskie. Jak to tak można? Można przyjść, wykopać, myślę, że ludzie społeczni by się zgłosili z łopatami, wykopać zbrodniarze, w torebki foliowe to, co po nich zostało, odwieźć rodzinie, niech z szacunkiem gdzieś ich pogrzebie, gdzie chcą, ale nie w polskiej narodowej nekropolii. Nam chodzi o tych, którzy leżą pod nim, żeby ich wydobyć i przywrócić pamięci i oddać rodzinie. Tam jest pochowany Witold Pilecki. Tam leży Lech Neyman, jest autor pracy doktorskiej o nim. Wybitny Poznań, konspirator, wybitny ideolog narodowy, człowiek, który całą wojnę propagował marsz na zachód, Polski, powrót Polski nad Odrę i Nysą, w terenie Prus wchodził do Polski, skazany pod zarzutem współpracy z Niemcami, zdrada, ktoś taki. Ci, którzy zdradzali, mordowali pod tym zarzutem tych, którzy nie zdradzali,
tych, którzy walczyli. Co z tym wszystkim mamy zrobić? I to, że mamy obecnie święto, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, to jest początek dopiero tej drogi. To jest to oddanie honorów tym nielicznym, którzy przeżyli. Symboliczna data 1 marca, jako to święto, mówi o tym, że 1 marca 1951 roku w więzieniu na Mokotowie została zamordowana ostatnia komenda Wilna, oficerowie z dowództwa ostatniej komendy Zrzeszenia Wolność Niezawisłość, z podpułkownikiem Łukaszem Cierpińskim, co wydajemy pułk. Ale święto tych żołnierzy jest od początku stycznia 1944 roku do października 1963 roku, gdy ostatni polski partyzant antykomunistyczny został zabity na Lubelszczyźnie. Józef Franczak, pseudonim Lale. Październik 1963 roku. To jest okres od początku do tej daty symbolicznej, okres powstania antykomunistycznego na ziemiach polskich. Ostatnie wielkie powstanie narodowe. I dlatego o tych ludziach mówimy. Nie dlatego, że oni chcieli walczyć, tylko że oni musieli. Oni byli tacy jak my. Oni chcieli studiować, chcieli mieć rodzinę, chcieli zajmować się tym, co lubili, pisać książki, zajmować się literaturą. Oni byli inżynierami, chcieli coś robić. I to im nie było dane. Ta Polska, nowa, ludowa, ich nie chciała. Trzeba było ich zabić, żeby zrobić miejsce dla tych, którzy po nich przyszli. Taki wstrząsający fakt, który przeżyłem w 90 roku z panem senatorem Andrzejewskim. Jechaliśmy do studia telewizyjnego, wtedy jeszcze bywałem czasem w telewizji, dawno to było. Jechaliśmy do telewizji na jakąś audycję o Katyniu. To była 50. rocznica, kwiecień 1990 roku. Kierowca, który nas wiózł, którego pan senator znał, ktoś tam szeptał sobie pod nosem klucz pewny. Pan senator mówił, co pan dzisiaj taki jakiś niespokojny, taki. A panie senatorze, bo tu przed panami wiozłem dwóch posłów SDRK, dzisiejszego SLD. I oni tu głośno rozmawiali, w ogóle się nie krępowali. A to co pana tak zburzyło? No bo oni właśnie o Katyniu rozmawiali, tak jak panowie. A to co w tym, że rozmawiali? A to, że jeden do drugiego mówi, ty słuchaj, ty idziesz się na te obrzędy katyńskie? Mówi, co ty głupi, czy nawet jeszcze, co mnie tam chodzi? No właśnie, no zobacz, przecież gdyby nie ten Katyń, to kim my byśmy dzisiaj byli? I to jest właśnie ta groza sytuacji. Oni świadomi byli tego, że zrobili sobie miejsce, mordując polskie elity. I są z tego dumni do dzisiaj. I się tego nie wstydzą. Mają dla siebie grubą kreskę. Dzisiaj się mówi, żeby w ogóle nie uczyć młodzieży historii, żeby tego było jak najmniej. Patriotyzm chcą sprowadzić do sprzątania psich kup i płacenia abonamentu telewizyjnego, żebyśmy mogli Jerzego Orbana w zakupce stanu wojennego oglądać, jak to było fajnie i dobrze, że generał uratował Polskę. Że polskość to jest nienormalność, żeby się tego wstydzić. Usuwanie godła państwowego ze stron internetowych urzędów państwowych to jest coś absurdalnego. Oddolnie ludzie czegoś chcą, a odgórnie władza mówi tak jak za komuny. To jest niepotrzebne, bo mam dane coś innego w to miejsce. Ale my tego innego nie chcemy. Jeśli Marsz Niepodległości gromadzi w tej chwili 100 tysięcy ludzi, głównie młodych, z rodzinami, z dziećmi, w wózkach, pod flagami biało-czerwonymi, to dla tej władzy jest groza. Nie mówię o konkretnej ekipie, to o PSL, pewnie ZSL, czyli ona nie jest dekomunizowana struktura partyjna w Polsce. Ale także SLD, to jest także ruch Palikota. To trudno ich wszystkich oderwać od tego. To są wszystko ludzie mentalnie podobni. Oni chcą Europy teraz. Po co im Polska? Polska to jest dla nich coś obelżywego, niepotrzebnego. Jeśli te 100 tysięcy ludzi wychodzi na ulicę, spontanicznie przyjeżdżają z całego kraju, gdzie są wszelkie możliwe utrudnienia, rewizje, od miesiąca są wzywani przedtem na przesłuchanie. Mówcie, co wiecie, po co jedziecie, a po co wam to, a na co wam to, a skąd autobus, a skąd pieniądze macie na benzynę i tak dalej. Znaczy, że władza tego nie chce. I pamiętam 2 lata temu, transmisji na żywo, dziennikarka TVN, czy TVN, jak niektórzy mówią, 24, relacjonując do studia, co się dzieje w marszu, relacjonuje, że oni krzyczą jakieś nienawistne hasła. To jest tragedia, nietolerancja. I Kasiu, bo Kasiu, a podaj jakiś przykładek tych haseł, co oni tam krzyczą? Bóg, honor i ojczyzna. To jest nienawistne hasło. Chcą nas zamienić, takiego Palikota,
który biega z żelową podobizną Kwaśniewskiego w ręku i idzie kroczem do Europy. Prawda? Kroczem do Europy. Bo my się nie wstydzimy, bo my są postępowe elementy. A my chcemy być tradycyjni. I oddolnie, nie tylko musimy, ale to bardzo musimy, po kawałku, krok po kroku odzyskiwać Polskę. Mamy 20 kilka lat do tyłu. To, co powinno być zrobione w 89 roku, musimy robić teraz. Jak nie można zrobić 2 kroków naprzód, to róbmy 1. Jak jesteśmy sami, to zaczepiajmy sąsiada, sąsiadkę, rodzinę. Zmawiajmy się, rozmawiajmy o tym, przypominajmy o tym. Ja często docieram do rodzin osób pomordowanych po wojnie, czy działających pod ziemią, zbierają jakieś to dokumenty, relacje, życiorysy tych ludzi, wiedziałem więcej niż najbliższa rodzina. To było dla mnie straszne. Docieram do rodziny bohatera, a oni nic nie wiedzą. Nie wiedzą, kiedy był wykonany wyrok. Bo nie mówię teraz o tych latach, ale o początku, po 89. Ja wiem, dlaczego tego nie wiecie? Trzeba było pisać listy czy coś. Wyciągają tych listów, pisaliśmy. Jaka była odpowiedź? Nigdy żadnej nie dostaliśmy. Tak było z Janem Morawcem, pseudonim Remisz. Bohaterze Polski podziemnej i bohaterze powstania antykomunistycznego po wojnie. Szef pogotowia akcji specjalnej Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Zamordowany w styczniu, 15 stycznia 1948 roku. I dotarłem do jego siostry i powiedziałem: czy nic nie zrobiliście? No właśnie ona. Nigdy nie było odpowiedzi. I pewnie się sobie przypomina, ale wie pan co? Tam u nas na wsi, w gablocie, tak w ramkach pod szkłem, były jego medale sportowe sprzed wojny. Znaka harcerska, znaki sprawnościowe, to był marynarz na helu, artylerzysta. Mówi, stało się coś strasznego, bo właśnie zimą 1948 roku, daty już nie pamiętam, to było w styczniu, wieczorem, jak siedzieliśmy przy kolacji i matka mówi, chyba się coś z Jankiem stało. Mówi, zobacz, to wszystko z tej gablety się wysunęło i spadło na ziemię. Szkło nie pękło, nie wypadło, tylko ta dolna ramka się wyrwała, spadła. Zaczęłam później do protokołu wykonania kary śmierci, zdarza się, 15 stycznia, godzina 20.40, czy coś takiego, dokładnie. On z zagrobu dał znać, że został zamordowany. I oni wołają do nas. Jesteśmy gdzieś pochowani. Nie mamy swoich grobów. Nie mamy swojej pamięci. Komuniści bezcześcili ciała, bezcześcili pamięć. Na grobach bohaterów chowanych na warszawskim cmentarzu, na Brudu, po stronie praskiej, w latach 60. komuniści pobudowali publiczne toalety. Czy może być coś gorszego? Czy możemy sobie wyobrazić, jak można się było bać nawet po śmierci tych ludzi? Jak bardzo chcieli ich pohańbić? W związku z tym, jak bardzo my musimy przywrócić o nich pamięć. Dla nas żołnierze wyklęci, to nie są wyklęci, to jest tylko nazwa. To są bohaterowie naszej niepodległości. Przegrali, ale nie zostali pokonani. I to jest dla nas wzór. Nie Gomułka, nie Bieruk, nie Jaruzelski, nie Kiszczak, nie cała ta banda, nie wszyscy ci wynaturzeńcy. Osoba posługująca się dokumentami na nazwisko Anna Grodzka jest przewidziana do Europarlamentu z Polski, prawda? I ma być wybrana. Dlaczego? Dlaczego ma być wybrana? Pytam się o tytuł, jak rozmawiam z ludźmi, z czego ją znają? No, z tej zmiany płci. Prawda? Czy to jest tytuł do władzy? A ta osoba jeszcze mi to nie jest tu, za przeproszeniem. Ja to mam tu. Tu się zmieniło. Ale co mnie to obchodzi? Niech się wyparzy, co potrafi. Czy jest prawnikiem, inżynierem, jest działaczem samorządowym, kimkolwiek, co potrafi. Ona zajmuje się osobami ze zmianą płci, z nieustaloną tożsamością. I to ma być rola polskiego parlamentu, a później ma być to przeniesione wyżej. I polski parlament nie sprawdził się, bo nie zrobił wicemarszałkiem Sejmu. Prawda? Nie sprawdził się. Bo jeśli ma być to nasza przyszłość, to tych ludzi nie będzie. Bo oni byli normalni. A teraz to od nas zależy, czy będą. Ja chcę, żeby byli. Myślę, że państwo także chcą. Więc róbmy wszystko, żeby ich nie tylko zostawić w pamięci, ale żeby ich wysunąć na piedestał. Bo to są nasze wzory moralne i wzory polityczne. Nie ma szlachetniejszych postaci polskiej podziemi, jak Witold Pilecki, jak Włodzimierz Marszewski, jak Andrzej Czajkowski, jak Jan Rodowicz, jak Jan Morawiec i jak tysiące innych bohaterów. Dziękuję.